Jesteśmy już 450 km na północ od Bangkoku. Rowerami jedziemy do parku historycznego Sukhothai o powierzchni 70 km kwadratowych. To otoczony fosą kompleks pałacowo-świątynny Wat Mahat Hat. Kompleks rozbudowywany przez kolejnych władców rozrósł się w potężny zespół z wieloma czedi i licznymi budynkami świątynnymi. Sukhothai było pierwszym państwem tajskim ze stolicą o tej samej nazwie. Istniało w latach 1238-1438, to jest 200 lat, do czasu, gdy zostało podbite przez królestwo Ayutthaya. Miasto Sukhothai w okresie swojej świetności liczyło około 80 tysięcy mieszkańców. Zostało opuszczone najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku. Rzeźby pielgrzymów kroczących u podstawy głównej czedi. Jest ich 168. Dziewięciometrowej wysokości posąg stojącego Buddy. Po drugiej stronie głównej czedi stoi drugi taki posąg. Na platformie stoi główna czedi wybudowana w 1345 roku. Ma kształt pąka lotosu, co jest charakterystyczną cechą sztuki architektonicznej z okresu Sukhothai. Wat Mahat Hat była główną świątynią miasta i królestwa Sukhothai. Kilkaset metrów od Wat Mahat Hat znajduje się Wat Sisavai, pochodząca z przełomu XII i XIII wieku. Początkowo składała się z trzech prangów i była świątynią hinduistyczną poświęconą Shiwie. Później została przekształcona w świątynię buddyjską. Yoni, symbol hinduskiej bogini Devi, źródła życia. W jednym z prangów jest lingam reprezentujący boga Shiwę. Środkowy prang ma 15 metrów wysokości. Wielogłowy wąż Naga. A to inna część parku historycznego Wat Sasi, wzniesiona na wyspie w końcu XIV wieku. Przed główną czedi wybudowaną na prochy jednego z królów Sukhothai znajduje się posąg Buddy w pozycji zwanej Ujarzmienie demona Mara. Przed inną czedi posąg kroczącego Buddy. Z Sukhothai jedziemy do miasta Masai położonego najdalej na północ Tajlandii.